Betfan. Legalny polski bukmacher. Masz już konto w Betfan? Czy mam ci je wklepać? Cześć, witam was skocznie i serdecznie w najnowszym odcinku na kanale. Dzisiaj widzimy się po prawie miesięcznej przerwie. Czym była spowodowana? Doskonale wiecie. Ale z racji tego, że sezon skoków narciarskich jeszcze się nie skończył, wracam do was z nowymi, starymi i przerobionymi filmami. Dzisiaj materiał o dziwnych skoczniach narciarskich. Na wstępie przypominam wam, że od pierwszej wpłaty przysługuje wam cashback do 600 zł. Szczegóły na stronie sponsora kanału Betfan. Tymczasem załóżcie narty, zapnijcie wiązania i ruszajcie do oglądania. Na naszej kuli ziemskiej znajduje się wiele niesamowitych i przedziwnych skoczni narciarskich, o których istnieniu niewiele osób jest świadome lub o ich istnieniu zapomniało. Głównie dlatego, że obiekty te nie znajdują się obecnie w kalendarzu Pucharu Świata czy nawet letniego Grand Prix. Jedną z takich nietypowych skoczni narciarskich jest obiekt Paradiskulen umiejscowiony w Rynsköldsvik, Szwecji. Skocznia pod względem konstrukcyjno-technicznym nie wyróżnia się niczym na tle innych obiektów. Jej punkt konstrukcyjny położony jest na 90 metrze, zaś hillside na 100 metrze. Zatem dlaczego skocznia ta znalazła się w tym materiale? Wyobraźcie sobie, że nad skocznią, a bardziej precyzując nad odjazdem, znajdują się czynne tory kolejowe. Skoczkowie, którzy wychodzą z progu i rozpoczynają swój lot, mogą zobaczyć przejeżdżające pociągi nad skocznią. Musi być to bardzo dziwne i nietypowe uczucie, aczkolwiek jeśli zawodnik jest fanem kolei, to z pewnością skoki na Paradiskulen muszą dostarczać mu nieprawdopodobnej frajdy. Mimo że skocznia ta wydaje się nieco egzotyczna, to warto nadmienić, że w latach 80. ubiegłego wieku gościła Puchar Świata w skokach narciarskich. Triumfowali na niej m.in. tacy zawodnicy jak Jens Weisslok, Ari-Pekka Nikola, Andreas Felder czy Roberto Cecon. Zimowym rekordzistą tego obiektu jest Lauri Asikainen, który w 2007 roku skoczył na tymże obiekcie 102 metry. Obecnie obiekt w Rynsköldsvik działa jako centrum szwedzkich skoków narciarskich i kombinacji norweskiej. Na pewno wielu z was spotkało się z memami, które przedstawiały zabawne sytuacje podpisane słynnym powiedzeniem: Rosja to nie kraj, to stan umysłu. W związku z tym nie mogło w naszym odcinku zabraknąć jednej z rosyjskich skoczni. Wyobrażacie sobie, że na dachu jakiegoś budynku można by wybudować skocznię narciarską? Pewnie nie, natomiast w Rosji uznano, że dlaczego by nie. Skocznia narciarska w Ufie została zbudowana w 1964 roku. Jej punkt konstrukcyjny usytuowany jest na 90 metrze, zaś hillside jest na 100 metrze. Obiekt ten bez wątpienia można określać nietypowym, gdyż w wieży startowej mieści się także szkoła sportowa. Można zatem powiedzieć, że skocznia położona jest po prostu na dachu budynku, który przypomina kamienicę. Zdjęcia obiektu naprawdę robią niemałe wrażenie. Skocznia w Ufie jednak nigdy nie gościła Pucharu Świata w skokach narciarskich. Jedynie lokalne zawody. Jej rekordzistą jest zapewne znany wam skoczek narciarski Ilmir Hazettinov, który w 2012 roku skoczył tam 103 metry. W 2003 roku w Ufie stanąć miała jeszcze nowa 120-metrowa skocznia narciarska. Jednak po wybudowaniu wieży startowej z futurystyczną kapsułą prace zostały wstrzymane. Jeśli jesteśmy już w temacie dziwnie wyglądających skoczni, to warto wspomnieć o czeskim obiekcie znajdującym się w miejscowości Lomnice nad Popelku. Skocznia wybudowana została w 1951 roku. Wówczas nie wyróżniała się zupełnie niczym i można by rzec, że z wyglądu była podobna zupełnie do niczego. Zmiany w tej materii przyniósł jednak rok 2007. Skocznia K70 została wówczas zmodernizowana i pokryta nowym igielitem. Wtedy także na skoczni powstała nowoczesna i futurystyczna kopuła wieży najazdowej. Obiekt ten szczególnie wieczorami z oddali wygląda naprawdę kosmicznie. Jego letnim rekordzistą jest nie kto inny jak słynny Borek Sedlak, który skoczył tam w 2007 roku aż 80 metrów. W ramach ciekawostki dopowiem, że skocznia ta została odwzorowana przez grupę Gorisek Bros w grze Deluxe Ski Jump 4. Teraz przenieśmy się na inny kontynent, do kraju, jakim są Stany Zjednoczone. To właśnie w USA istnieje skocznia, której nazwa ma wydźwięk mocno pejoratywny. 26 lutego 1926 roku otwarta została skocznia Wishpeming. W tym samym roku na tymże obiekcie poważny upadek zaliczył Walter Anderson. Wówczas jeden z miejscowych dziennikarzy pod wpływem emocji nazwał obiekt ten skocznią samobójców. Początkowo nowa nazwa nie była zbyt popularna, jednak przetrwała aż do dziś. Punkt konstrukcyjny skoczni samobójców położony jest na 90 metrze, zaś hillside jest na 96. Rekord skoczni wynosi 102 metry i ustanowiony został w 2003 roku przez Ferdinanda Badera. Obiekt ten nigdy nie znalazł się w kalendarzu Pucharu Świata, natomiast w latach 1999-2003 regularnie gościł Puchar Kontynentalny. Kilka lat temu w polskich mediach zrobiło się głośno za sprawą rewolucyjnego pomysłu skoków na Stadionie Narodowym.
narodowym. Pomysł ten wydawał się wówczas bardzo nowoczesny i futurystyczny, jednak w Stanach Zjednoczonych na stadionach skakano już w ubiegłym wieku. W latach 30. XX wieku wybudowano po raz pierwszy skocznię narciarską na stadionie Soldier Field w Chicago. Punkt konstrukcyjny tego przedziwnego obiektu usytuowany był aż na 50 metrze. Pierwszy konkurs skoków rozegrano tam w 1936 roku. Jak podaje portal Skisprungschanze, aby umożliwić właściwe korzystanie ze skoczni, na rozbieg, zeskok i wybieg użyto skruszonego lodu zamiast naturalnego śniegu, ponieważ stwierdzono, że będzie to stabilniejsza opcja. Rok później zorganizowano kolejne zawody skoków na stadionie w Chicago, które obejrzane zostały przez 60 tysięcy kibiców. Skoki na Soldier Field były nietypowe tak samo jak sama skocznia. Podczas zawodów odległość skoków była równie ważna jak popisy i akrobacje skoczków w powietrzu. W Stanach Zjednoczonych wybudowano niegdyś jeszcze kilka skoczni narciarskich na stadionach. Na przykład w Los Angeles powstało kilka obiektów w latach 1930-1965. Najpopularniejszy obiekt zbudowano w 1963 roku na stadionie Dodger Stadium, którego punktka wynosił 50 metrów. Z racji panujących tam wysokich temperatur skocznie pokryto kilkoma warstwami siana, a śnieg przetransportowano ze znajdujących się nieopodal gór. Skocznie narciarskie na stadionach budowano jednak nie tylko w Ameryce Północnej. Na pewno każdy z Was kojarzy stadion Wembley. Tam kiedyś też skakano na nartach. W 1961 roku na stadionie Wembley wybudowano drewnianą skocznię narciarską, której punkt K wynosił 30 metrów. Na konkurs skoków przybyły wówczas świetnie obsadzone drużyny z wielu krajów. Zwycięzcą konkursu został późniejszy mistrz olimpijski z 1964 roku Veikko Kankkonen. Najdłuższy skok oddał jednak Norweg Torgeir Brandtzæk 34,5 metra, co jest rekordem tego nieistniejącego już obiektu. Jednak warto nadmienić, że podczas zawodów na takich obiektach bardziej liczyło się widowisko aniżeli sportowa rywalizacja. Moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć drugą część takiego materiału. Możecie napisać też własne propozycje dziwnych i nietypowych skoczni. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!